Profesor Daniel Boćkowski, kierownik Zakładu Socjologii, Polityki i Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Gruchnęła informacja, w mediach było bardzo głośno o tym, dotycząca tego, że Polska chce przekazać MiG-29 Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone w nocy poinformowały, że no, nie do końca chcieli takiego dealu. Rzeczpospolita z kolei informuje o tym, że Stany Zjednoczone zaproponowały przyspieszenie sprzedaży F-35 Polsce w zamian za przekazanie MiG-ów Ukrainie. O co chodzi tutaj w zasadzie? O co toczy się ta gra? Trudno powiedzieć, naprawdę. Autentycznie jest jakiś straszny chaos informacyjny, jest jakaś mgła informacyjna, w której być może toczą się jakieś rokowania, a być może po prostu widzimy po prostu skutek różnego rodzaju też prób niezgrania o działań politycznych, informacji o charakterze takim, nazwijmy to politycznym, z pracami militarnymi na dole. Ponieważ pamiętajmy, że to zaczęło się od, o ile pamiętam, wystąpienia Borrella, potem pojawiły się kolejne informacje. Najpierw miały wszystkie kraje unijne przekazać te MIG-i. W pewnym momencie okazało się, że no, to nie jest takie proste, bo to nie zadziała. Potem dłuższy czas chodziło, że to Polska te MIG-i odda. Potem nie było wiadomo, jak odda. W końcu, kiedy Polacy kolokwialnie powiedzieli, sprawdzam, proszę bardzo, dostarczamy wam te MIG-i, ale nie możemy sami ich przerzucić na Ukrainę, tej prostej przyczyny, że to musi być decyzja sojuszu, także ze względów bezpieczeństwa. I zapytali, co dalej, no to okazało się, że te informacje, które szły od Blinkena, te informacje, które szły od amerykańskich senatorów, kompletnie rozmijają się z chyba koncepcją tego, co tak naprawdę chciano zrobić. Czyli MIG-i za F-y, teraz okazuje się, że MIG-i tak, F-ów starych nie, przyspieszą nam dostawę nowych, ale to nie zmienia sytuacji, że nie na tej zasadzie powinno to działać. No nie możemy oddawać sprzętu, licząc na to, że gdzieś ktoś nam szybciej coś dostarczy. Więc no, polska dyplomacja, zakładam, powiedziała sprawdzam, no i teraz inna sprawa, że może niekoniecznie powinna była to robić oficjalnie, a może nie było innego wyjścia. No teraz w zasadzie jesteśmy w punkcie wyjścia, to znaczy szum medialny jest, decyzji jakichkolwiek sensownych zero, notabene one i tak nie powinny zapadać w fleszach kamer. Panie profesorze, a wytłumaczmy jeszcze słuchaczom to, dlaczego tutaj toczy się gra o właśnie MIG-i, które mamy na swoim wyposażeniu. Rozumiem, że piloci ukraińscy potrafią nimi latać, o to chodzi. Dokładnie, to znaczy nasze MIG-i też nie są dokładnie takie same jak ukraińskie, różnią się częściowo wyposażeniem, ale w zasadzie jest to broń Ukraińcom znana, z której mogliby w miarę szybko korzystać, którą przede wszystkim mogliby w miarę szybko serwisować, gdyby zaszła taka potrzeba. Pamiętajmy, że czym innym jest wysłanie granatników przeciwpancernych, czy pocisków, ziemia-powietrze, tych niekierowanych, czy też kierowanych i wystrzeliwanych przez osoby. A czym innym jest wysyłanie bardzo zaawansowanej techniki i technologii, która przecież musi być najpierw wdrożona. Żołnierz, jeżeli nie zna czegoś, no to nie poradzi sobie z tym, nie wykorzysta tego w sposób najlepszy z możliwych. Stąd też jakiekolwiek działania, w których dalibyśmy cokolwiek innego z na przykład samolotów, wcale nie spełniłoby swojej roli, no bo tak naprawdę samolot to nie jest tylko ten moment, kiedy ktoś wyląduje i usiądzie na ziemi. To jest ogromny sztab ludzi, którzy pracują, przygotowują go do działania bojowego. Panie profesorze, Mark Brzeziński poinformował, w zasadzie powiedział takie zdanie, które no, ja sam nie ukrywam, że troszeczkę mnie zmroziło. Stany Zjednoczone biorą pod uwagę różne scenariusze, również takie, że konflikt rozleje się na Europę. Czy my mamy się czego bać? Nie, no znaczy powiedzmy tak, Stany Zjednoczone muszą brać pod uwagę wszelkie możliwe scenariusze, dlatego że dzisiaj mamy sytuację taką, iż myślę, nikt do końca nie wie, jak wygląda układ sił na Kremlu. Jednym słowem, czy ten układ, który jest stabilny i na przykład jest stabilny dla Putina, a więc jego decyzje, nawet jeśli wydaje nam się irracjonalne, są racjonalne w obszarze jego poczucia bezpieczeństwa, czy też na przykład nie jest tak, że dla na przykład Putina jego otoczenia stabilny, wtedy wiele decyzji może być podejmowanych z zupełnie innych powodów, niekoniecznie tylko i wyłącznie tych, że Putin, tak jak wczoraj mówił, prawda, do kobiet chciałby być co najmniej Katarzyną Wielką, carem odnowicielem Rosji. Stąd też trzeba brać pod uwagę, że zdesperowana
zdesperowany przywódca, jak nie będzie potrafił w jakiś inny sposób uzyskać jakichkolwiek zysków, by móc je przedstawić społeczeństwu, mógłby próbować dalszej eskalacji. No, Rosjanie znają takie pojęcie w swoich doktrynach deeskalacji poprzez eskalację. I stąd też są te obawy, że gdzieś tam coś może się wymknąć spod kontroli, chociaż powiem szczerze, no to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Rosjanie i tak ugrzęźli w Ukrainie i nie ma takiej na razie mocy sprawczych, operacyjnych i tak dalej, by cokolwiek innego mogli zrobić. Pytanie, jak się rozwinie sytuacja na Ukrainie, jak będzie wyglądało to wszystko, jak będą wyglądały rozmowy potencjalne, pokojowe, czego Rosjanie będą żądać, jakie będzie stanowisko Ukrainy, jakie będzie stanowisko świata, który będzie popierał Ukrainę, w jaki sposób Rosja użyje swoich wpływów po to, by na różnych obszarach, prawda, spróbować przekonać czy polityków, czy naciskać na polityków, żeby Europa zrealizowała choć trochę oczekiwań Kremla, nawet kosztem Ukrainy. Bo to jest bardzo wielka i skomplikowana gra. Mało tego, nawet nie wiadomo, czy Rosjanie rzeczywiście chcą tego procesu pokojowego, czy to znowu nie jest zasłona dymna do przegrupowania, wzmocnienia sił, dostarczenia jeszcze sprzętu i ludzi po to, by w końcu zrealizować swoje pomysły. Rozmawiam z profesorem Danielem Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Profesorze, no właśnie, w jakim miejscu wojny dzisiaj jest Europa, dzisiaj jest Ukraina? Jak sytuacja ma też się na froncie? Ja zakładam, że pan pewnie jest na bieżąco z różnymi analizami. Znaczy, o tym, co się dzieje na froncie, wiedzą tak naprawdę żołnierze tam walczący. Ewentualnie sztab, jeżeli dostaje informacje. Te informacje, które my mamy, są informacjami, które są z jednej strony wrzucane przez ludzi, którzy na bieżąco widzą, co się dzieje. Z drugiej strony są to komunikaty prawdziwe i nieprawdziwe, bo trwa cały czas wojna informacyjna, więc trudno dokładnie oceniać, co się dzieje na froncie. Widać wyraźnie, że że działania rosyjskie straciły swój impet, znacznie straciły swój impet. Ukraińcom udało się w wielu miejscach przeciąć po prostu szlaki zaopatrzenia. Morale żołnierzy rosyjskich jest niskie, ponieważ są de facto przemęczeni, brakuje im zaopatrzenia, sprzętu. Działa już wyraźnie ukraińska partyzantka stworzona z różnego rodzaju typów sił zbrojnych, z żołnierzy specjalnych, sił specjalnych, prawdopodobnie z różnych grup miejscowych. Przecinają te szlaki. Nie udało się tak naprawdę okrążyć Kijowa. Nadal tam Rosjanie ugrzęzły te posiłki, które tam szły. A proszę mi powiedzieć, w takim razie, skoro te posiłki ugrzęzły, to dlaczego Ukraińcy nie decydują się na, no nie wiem, zbombardowanie tych kolumn? Pytanie właśnie czym. To nie jest tak. My patrzymy, my widzimy to, co podają Ukraińcy, jeśli chodzi o straty rosyjskie. Natomiast wyłączyli praktycznie informacje dotyczące własnych strat. Nie łudźmy się, że te straty są małe. Te straty są na pewno znacznie większe niż straty rosyjskie, choćby dlatego, że Rosja jednak w określony sposób w tym powietrzu panowała, nadal panuje, nadal też ostrzeliwuje. Ukraińcy w zasadzie posiłkują się bardzo skutecznie i umiejętnie bronią pancerną i rozpoznaniem dronowym. Rosjanie nadal używają lotnictwa pomimo strat i też zadają Ukraińcom dosyć duże ciosy, więc Bayraktary nie rozbiją takich kolumn. Zresztą ta kolumna prawdopodobnie, która szła na Kijów, ugrzęzła z powodów właśnie logistycznych, być może sprzętowych. Ale w końcu to nie jest tak, że Rosjanie nie są zdolni przerzucić do dalszego wsparcia. Są zdolni. Pytanie tylko, na ile to wsparcie będzie realne, i ile jeszcze gotowi są ponieść kosztów ludzkich i sprzętowych. Tu tradycja rosyjska i myśl wojskowa jest taka, że Rosjanie rzadko kiedy liczyli się z siłą żywą i potrafili, prawda, tyle wojska wysłać, żeby w końcu zgnieść przeciwnika. Czy nadal to jest możliwe? Pod tym względem trudno coś oceniać. Na pewno tak naprawdę żadne plany, które sobie założyli, nie zostały zrealizowane.
bo kluczem są miasta. Tak naprawdę, jeśli nie kontrolujemy miast, to nie mamy karty przetargowej. Te mapy, które widzimy, rzekomych terenów kontrolowanych przez Rosję, są trochę fikcyjne. Oni kontrolują drogi, być może węzły drogowe, być może jakieś niewielkie wsi i miasteczka po drodze, ale też kontrola wygląda tak samo jak w Chersoniu, prawda, gdzie Ukraińcy po prostu stawiają bierny opór w mieście okupantowi i Rosjanie na potęgę przerzucają teraz rozgwardię na Ukrainę, czyli właśnie dawne, powiedzmy, można powiedzieć, odpowiedniki wojsk NKWD i sił specjalnych, które mają spacyfikować tak naprawdę ten opór Ukraińców w miastach, mają ich rozpędzać, mają ich zatrzymywać i po prostu doprowadzić do złamania morale. Bo Rosjanie nie panują po prostu nad miejscem, w którym stoją, o tak można powiedzieć. Rozumiem. Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, bo sankcje, kolejne sankcje uderzają w Rosję. No, zakładam, że w końcu dotknie to też bardzo poważnie, na tyle poważnie kieszeń tamtejszej ludności, że oni w końcu, chyba pomyślą sobie w końcu, no coś jest nie tak, coś jest nie tak. Czy możliwy jest przewrót pałacowy? Takie pytanie do pana kieruję. Znaczy, przewrót pałacowy to nie jest ludność. Nie mieszam. Tak, kolorowa rewolucja to ludność. Rosjanie generalnie zamknięci w bańkach informacyjnych, których są i dumni jeszcze ciągle z przeszłości dawnej potęgi Związku Radzieckiego i tak dalej, uważają, że tego typu działania mające na celu wzmocnienie i odbudowę potęgi Rosji, która, prawda, rozpadła się, bo nie tylko Związek Radziecki, ale dla Rosji, Białoruś, Ukraina, no to jest część Rosji, dawnej Rosji carskiej, więc ona rozpadła się, prawda? I scalenie tych ziem jest podstawą do tego, by wracać do potęgi. I Rosjanie w większości popierają to, co się dzieje. Owszem, odczuwają to wszystko, jest dla nich to zapewne szok, ale to nie zmienia sytuacji, że siła społeczeństwa nie jest w stanie obalić, bo większość społeczeństwa nie jest gotowa na jakiekolwiek zmiany. A przewrót pałacowy to jest zupełnie co innego. Tak, czyli kolorowa rewolucja, pan profesor odrzuca tak zwaną kolorową rewolucję. Absolutnie nie, żadnych rewolucji. Tak naprawdę zdecydowana większość Rosjan na razie cały czas popiera to, co robi Rosja. Zresztą nie ma pojęcia, co tak naprawdę robi Rosja i nie ma pojęcia, jak wygląda ta wojna, ponieważ zostali niemal całkowicie odcięci od informacji. Raczej narasta w nich frustracja i wściekłość, bo sprzedaje się tą całą sytuację jako kolejną akcję, która zaczęła się na Ukrainie, złamania Rosji, podporządkowania jej Stanom Zjednoczonym, NATO, więc to jest przeciwstawne. A w przewrocie pałacowym nawet nie wiem, mówiłem wcześniej, że bardzo trudno jest ocenić, czy w ogóle coś takiego jak przewrót pałacowy w tamtejszych warunkach jest możliwe, dlatego że opieram się tak naprawdę na służbach specjalnych. Putin jest ze służb, otoczenie Putina jest ze służb. Tam jest po prostu gra interesów, potężna. Jeśli rzeczywiście Putin i jego ludzie, których on kontroluje, którzy są najbliżej jego, ale nie mówię tutaj koniecznie o tych, których widzimy na po prostu ekranach telewizji, ale tych, którzy rzeczywiście czerpią największe zyski z tego kontroli Rosji. Jeśli oni w pewnym momencie uznają, że Putin staje się nieobliczalny, a więc może zrobić coś, co realnie jeszcze bardziej im zagrozi, to wtedy można mówić, że gdzieś tam ktoś będzie próbował zrobić opcję, prawda, zastąpienia. Ale też pamiętajmy, że po pierwsze, to jest palcem na wodzie pisane. Po drugie, kim zastąpienia? Czy wykrystalizował się w ostatnich latach? Potencjalny zastępca nie będzie gorszy. No właśnie, wykrystalizował się ktoś w ostatnich latach, kto mógłby Władimira Putina zastąpić? Nie ma takiego, ten system jest zupełnie inaczej działa. Nie ma takiej możliwości, pojawił się ktoś, kto może zagrozić władcy. Putin pod tym względem, jego otoczenie wyeliminowali wszystkich najbardziej, nawet nieoficjalnie potencjalnych ludzi, nie dlatego, że oni by chcieli zająć ich miejsce, ale że ktoś mógłby ich gdzieś tam w pewnym momencie wysunąć. To nie jest układ, w którym, prawda, można, to nie jest układ z czasów Związku Radzieckiego, gdzie owszem, był pierwszy sekretarz, on był wybierany, ale w całym biurze politycznym i innych miejscach koterie powiązane jeszcze z armią i służbami specjalnymi były na tyle silne, że można było pograć na zmianę pierwszego sekretarza. Tu jest państwo autorytarne z władcą absolutnym właściwie. Panie profesorze, bo mam wrażenie, że to też jest tak, takie jest moje wrażenie, ale też mówią o tym eksperci, to jest wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi de facto i Rosją. Co w tej sytuacji może zrobić rząd polski? Jak rozegrać tę politykę, żebyśmy my jako kraj też zyskali w jakimś stopniu? Nie ma wojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Absolutnie żadnej. Jeżeli
patrzymy na to, co się dzieje, to raczej mamy sytuację, w której Rosja złamała reguły i zasady, które rządziły bezpieczeństwem przede wszystkim europejskim, ale przez to także bezpieczeństwem światowym i dała sygnał dla innych krajów, że jeżeli jej się uda, to znaczy, że mimo wszystko przy pomocy sił zbrojnych i armii odpowiednio przy odpowiedniej desperacji można sobie kształtować znowu granice. Tego obawiają się wszyscy i dlatego też to działanie spotkało się z takim potępieniem. Amerykanie rzeczywiście włączyli się w to, ale nie tylko Amerykanie, całe NATO i Unia Europejska, dlatego że ta gra jest niedopuszczalna w Europie. Od 1945 roku robiono wszystko, by tego typu działania się nie odbywały. Nawet jeżeli poza właściwie Kosowem, gdzie ono na swój sposób zostało wycięte ze struktur Serbii częściowo, no to nie mieliśmy zmiany granic, bo nawet rozpad Bałkanów odbywał się wzdłuż granic republik, które tworzyły Jugosławię. Stąd też to jest to pewna forma proxy war na Ukrainie, gdzie świat zachodni po prostu robi wszystko, by Rosja nie tylko nie wygrała tej wojny, ale by koszty tej wojny dla Rosji były tak duże, aby jej możliwości wojskowe, gospodarcze, polityczne cofnęły ją ileś lat wstecz, żeby zapewnić powiedzmy kilka dekad spokoju. I to jest w interesie Polski. Jak to się będzie działo. I to jest w interesie Polski. Polska jest na granicy tego całego starcia. I jest głównym centrum logistycznym dzisiaj poza Rumunią, jeżeli chodzi o dostawy sprzętu, dostawy broni i największym miejscem docelowym największej katastrofy humanitarnej w Europie, jaką jest ucieczka milionów Ukraińców. Profesorze, ostatnie pytanie. Wiem, że to pytanie, na które pewnie będzie bardzo trudno odpowiedzieć, albo w zasadzie nie ma odpowiedzi, ale mimo to postaram się zapytać, jak ta wojna może się skończyć, patrząc na jej przebieg i ten przebieg tych ostatnich dwóch tygodni? Na pewno nie skończy się powrotem do układu sił, jaki był wcześniej, ponieważ, jak powtarzałem już, został on złamany. Europa i układ sił w strukturach europejskich ulegnie całkowitej zmianie. Miejsce Rosji ulegnie zmianie. Czy Ukraina utrzyma swoją niepodległość? Jeżeli Rosja będzie zdecydowana rzucić wszystkie siły, to w pewnym momencie zmusi Ukrainę do ustępstw, bo po prostu ta katastrofa humanitarna będzie już nie do opanowania. Jeśli Ukraina utrzyma swoją suwerenność przy potężnym wsparciu świata zachodniego, to i tak prawdopodobnie zapłaci jakąś cenę, ponieważ Rosja nie odpuści, nie cofnie się do punktu wyjścia. Tą ceną tą ceną na pewno jest Krym, który już jest rosyjski. Pytanie, czy tą ceną nie będą całe obwody Doniecki i Ługański. Pytanie, na ile Rosja będzie chciała zapisać sobie pewnego rodzaju finlandyzację Ukrainy. Na ile będzie chciała wpływać, czy na ile pozwoli się jej wpływać na politykę wewnętrzną, czy w ogóle się pozwoli. I na ile, że tak powiem, Ukraina będzie musiała też zapisać pewnego rodzaju neutralność. Ale neutralność Ukrainy będzie tylko wtedy istotna, nawet w zapisie Ukrainy, kiedy świat zachodni, także Europa, zrobi wszystko, by wzmocnić Ukrainę na tyle i pomóc jej, aby ta neutralność była także potwierdzana przez ten świat zachodni, nie przez Rosję, bo Rosja, kiedy wyrośnie w siłę, prawdopodobnie będzie chciała ten układ sił znowu zmienić. Grozi nam przesunięcie wojsk za Odrę, jeśli stanie się to, o czym pan mówi, że Rosja zwycięży i być może będzie chciała jeszcze dalej sięgać? To nie zwycięży, to nie jest tak. Rosja nie będzie atakowała NATO, bo rosyjska armia jest taka, jaka jest, widzimy. Dla Rosji jest to potężny blamaż, który będzie próbowała prawdopodobnie zmazać. Niekoniecznie militarnie. Pamiętajmy, że Rosja ma potężny arsenał różnego rodzaju innych środków, w tym środków dezinformacyjnych, w tym środków działań tych w sferach cyfrowych i tak dalej, prowadzenia tych wojen, destabilizacji krajów poprzez finansowanie czy też pobudzanie różnego rodzaju grup skrajnych, radykalnych i tak dalej, co zresztą robiła, może zwiększyć te działania. Nie mówimy tutaj o konflikcie kinetycznym, bo on jest niemożliwy do realizacji. Natomiast na pewno pamiętajmy, że Rosja wychodzi z tego starcia upokorzona. A upokorzona Rosja, jak to każdy upokorzony wielkie mocarstwo autorytarne,
jest groźna, dlatego że ona nie będzie mogła sobie pozwolić na to, by okazać słabość, choć będzie słaba. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był profesor Daniel Boćkowski, szef Zakładu Socjologii, Polityki i Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.